tegorocznego Grand Prix Belgii przede wszystkim zapamiętam wielką kraksę już w pierwszym okrążeniu tego wyścigu. Wielką kraksę, największą w sezonie i taką, w której brało udział najwięcej faworytów do mistrzostwa, to dużo mówić. Jak to się stało? Hamilton i Romain Grosjean zderzyli się, odłamki poszły, bolidy zaczęły się kręcić, uderzyły rikoszetem Fernando Alonso, lidera klasyfikacji generalnej. Ucierpieli także Pastor Maldonado i Sergio Perez. I w ten sposób pięciu kierowców nie dojechało do mety Grand Prix Belgii, a tą jako pierwszy minął spokojnie, niezagrożony, jadąc od początku do końca na pierwszym miejscu Jenson Button. Brytyjczyk dopiero na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej, ale jak sam zapewnia, nie skończył jeszcze walki o Mistrzostwo Świata. Do Fernando Alonso, który mimo niepojechania wyścigu de facto ciągle jest liderem ze 164 punktami, Brytyjczyk do niego traci 63 oczka, ale to jest sporo jeszcze wyścigów do końca sezonu i można wierzyć, że Jenson Button jeszcze broni nie służył. Najwięcej na całym zamieszaniu dzisiaj w Grand Prix Belgii skorzystał aktualny wciąż mistrz świata Sebastian Vettel, który przesunął się z 11 miejsca aż na drugie. Dobrze pojechał też Kimi Raikkonen trzeci na mecie, natomiast znów możemy mówić o ogromnym pechu Michaela Schumachera. Na początku wykorzystał zamieszanie i kraksę faworytów, przesunął się o kilkanaście pozycji, jechał, wydawało się, bezpiecznie na trzecim miejscu. Legendarny Niemiec niestety po raz kolejny w tym sezonie miał kłopoty z bolidem. Nagle jego samochód zaczął zwalniać, kolejni rywale go mijali. Musiał niespodziewanie za niego odwiedzić swój serwis i skończył wyścig na siódmym miejscu. Ten sezon to na pewno jest wielkie pechowe upokorzenie dla siedmiokrotnego mistrza świata i coraz więcej wskazuje na to, że Niemiec już nie będzie kontynuował wielkiej kariery. Dziś w Belgii zwycięstwo Jensona Buttona i wielka kraksa na początku. Tak powinniśmy zapamiętać Grand Prix Belgii.